Witam serdecznie, prezentuję dziś Lexusa ES 350. Silnik zamontowany to 3,5 V6 mocy 280 koni mechanicznych, czyni z tego auta naprawdę niezłego potwora autostradowego. Raczej nie zabraknie nam mocy podczas prób wyprzedzania. Z ciekawostek auto przypłynęło do nas z Kalifornii, gdzie no niestety, ale miało swoją jakąś tam przygodę blacharsko-lakierniczą. Samochód został uderzony lekko przodem. Naprawa została wykonana, wydaje mi się, że zgodnie ze sztuką, ponieważ po tylu latach, jak to zostało naprawione, no jest to dość dobrze wykonane. Zapraszam do, w razie czego, oceniania sobie to na żywo. Jak widać, drzwi również były lakierowane. Tu niestety nie wycieniował się lakiernik. To o czym nieraz do Was, klientów, mówię, że jeśli lakierujemy jakieś elementy, warto wycieniować się, czyli lakierujemy błotnik, drzwi, jak i lekko tylne drzwi. Jeśli tego nie zrobimy, to niestety przy pogodzie takiej, jak mamy dzisiaj, deszczowej, będzie lekko to ta różnica nam się rzucała w oczy. Lampy zostały oklejone folią PPF, dzięki czemu nabrały jeszcze większego błysku i są zabezpieczone, ponieważ no, jest to lampa ksenonowa z takim paskiem LED-owym. Nie jest to najtańsza rzecz, więc warto sobie to zabezpieczyć w ten sposób. Z ciekawostek, tablica rejestracyjna przednia montowana na magnes, więc mamy możliwość do zdjęć, do prezentacji, fajnie sobie ją zdemontować. Felgi 18-calowe z oponami wielosezonowymi. Niedawno był robiony serwis przednich tarczy i klocków, więc jak chodzi o układ hamulcowy, jest tutaj naprawdę dobrze. Jak widać, szybki są lekko z przodu też przyciemnione, o, tylne fabrycznie. Już tu pokazuję nam bagażnik, który jest pokaźnych rozmiarów. Jak widać, bagażnik naprawdę jest dość spory. Możemy tutaj załadować dużą ilość bagaży, więc w Stanach widać nie tylko bagaże były pakowane. Chromowane końcówki wydechu. Mamy tutaj jeszcze kamerę cofania, czujniki, przód i tył. Naprawdę dobrze doposażony samochód. Wnętrze, jak widać, no jak to na Lexusa przystało, jest obszerne, duże, komfortowe, jakość skór naprawdę bardzo fajna. Gdzieniegdzie widać jakieś lekkie zużycia, no wiadomo, auto użytkowane. Wcześniejsi właściciele dużo jeździli z dziećmi, więc no różne pamiątki można zauważyć. Mimo wszystko naprawdę pojazd prezentuje się okazale. Elektryczne szyby, elektryczne lusterka, elektrycznie regulowana kolumna kierownicza czy fotele. To wszystko znajdziemy na wyposażeniu tego oto pojazdu. Fotel kierowcy ma możliwość regulacji jeszcze odcinka lędźwiowego. Ciekawostek, zamontowany został system oświetlenia Ambilight, więc nocą nadaje ciekawego klimatu. Sterowanie z kierownicy, tempomat i coś, co jest naprawdę bardzo przyjemne, to kierownica drewniano-skórzana. Nie pocą się ręce i nie jest, no jest bardzo przyjemna podczas użytkowania. Komputer pokładowy, system nawigacji, to wszystko również znajdziemy na wyposażeniu tego pojazdu. Z ciekawostek jeszcze, co mogę dodać, bardzo ciekawy system, bardzo fajny system audio z Dolby Digital. Dźwięk jest bardzo przestrzenny, tutaj nie wiem, czy Państwo zauważyli, podczas zapinania pasów kierownica nam się wysuwa, jak i fotel przysuwa do płaszczyzny, którą mamy zapamiętaną, a tych płaszczyzn mamy aż 3. Poprzedni właściciel zamontował światło przeciwmgielne, dzięki czemu pojazd jest przystosowany do jazdy po Europie. Skórzany podłokietnik, tak samo znajdziemy podłokietnik z tyłu. Szyberdach otwierany i uchylany elektrycznie. Podświetlenia, to wszystko jak najbardziej znajdziemy na wyposażeniu tego
pojazdu. Myślę, że warto by było przejść do jakiejś lekkiej jazdy próbnej, więc za chwilę to uczynimy. Ok, w takim razie zapraszam do jazdy próbnej. Ok, w takim razie zrobimy sobie krótką jazdę próbną i zobaczymy, jak tym pojazdem nam się podróżuje. Jest bardzo cicho, komfortowo. System audio, o którym wspomniałem, przyzwoicie naprawdę sobie daje radę. Zrobimy sobie króciutką rundkę. Pojazd bardzo subtelnie i z gracją przyspiesza. Mamy tutaj zachowaną jeszcze prawdziwą, naprawdę motoryzację, nie to co teraz się dzieje, czyli takie plastikowe typowo samochody. Tutaj jest kawał naprawdę konkretnego silnika, który ma siłę napędzać ten jakże duży i komfortowy samochód. Możliwość zobaczenia kamery cofania. Lusterka nam się bardzo ładnie opuszczają, żeby było łatwiej nam manewrować. Jak widać, naprawdę daje radę bardzo dobrze pojemnością tego silnika i dzięki temu, że jest układ silnik w układzie V, nie trzeba żadnych turbin, żeby to auto szło z dołu, jak i z góry. No niestety, szkoda, że obecna motoryzacja jest zabijana i już tego nie uświadczymy. Jeśli nie zakupimy czegoś z rynku właśnie amerykańskiego, to ciężko w Europie o jeszcze taki pojazd. Jeszcze nie wiem, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja ze sprzedażą tego pojazdu, ponieważ właściciel się mocno zastanawia, ale jako ciekawostka chciałem zaprezentować ten ciekawy samochód dla Państwa. Myślę, że warto o nim wspomnieć, jak chodzi o naszą motoryzację.